Dzień dobry, witam Was 5 stycznia. Piątek, o! Jak się złożyło, już prawie, że koniec pierwszego tygodnia, prawie koniec pierwszego tygodnia nowego roku. No i powiem Wam, zima uderzyła i to naprawdę pełną parą. Co prawda śniegu jest tyle, co kot napłakał, ale daje taki mróz, że to jest tragedia. Później przyjdę do Was z kawą popołudniową i opowiem, co się dzieje, bo normalnie, nie wiem, jest tragedia. I my bardzo odczuwamy niestety tą pogodę. Ktoś tutaj ma znowu wolne. Mój narzeczony pracuje na zewnątrz i niestety jego praca jest uzależniona od pogody. Żeby nie było. Jak się czujesz dzisiaj? No jak? Normalnie, tak jak co dzień. Ja powiem Wam, że znowu się wybudzić nie mogłam. Stałam o 9, coś dla mnie złe, że ja po prostu tak długo śpię. Ale widocznie pogoda ma taki wpływ na to, że człowiek potrzebuje więcej snu. Bo przeważnie wstaję 8, albo w takich godzinach, co narzeczony do pracy idzie. No i chyba naprawdę trzeba będzie wracać do nastawiania budzika, bo jak zacznę ten staż, to ja nie wiem. ja nie mam problemu z porannym wstawaniem, ale no wiecie, trzeba się przyzwyczaić. Powiem Wam, że zapowiada się ciekawy rok, ale to może najpierw zjem śniadanko, bo dopiero śniadanie jem. I no, odezwę się gdzieś do Was. Dla Was będzie za chwilę. A ja porobię tu jeszcze co nieco. Zobaczymy, ale się odezwę. Także do usłyszenia. I witajcie, cześć później. Mamy godzinę 13:55. Zaraz nabija druga. Ja właśnie robię obiad. Jestem w trakcie robienia obiadu. No i co, zima uderzyła, naprawdę uderzyła i to nieźle, bo dzisiaj w nocy mieliśmy minus 5, teraz jest minus 3, była gołoleć, także no nieźle, nieźle. Ja właśnie nastawiłam ziemniaki na obiad, będę zaraz robiła takie mięsko z kurczaka i z tego fajne kotlety wychodzą. Można też zrobić gulasz. Fajnie nadają się do tej sałatki z zupy chińskich, którą robiłam na Sylwestra. Dużo kombinacji jest. Naprawdę można wiele zrobić. No i witam Was standardowo z kanapy. Ja już po południowej kawusi jestem. Dzisiaj ciężko mi się wstawało z łóżka. Czuję, jak mnie wszystko rwie od tego mrozu. Bo naprawdę jest tak niesamowity mróz, że wczoraj choinka tutaj przed naszym oknem była całkowicie zamarznięta. I ja widziałam na Facebooku osoby, które dodały zdjęcia, no to praktycznie gałązki pozamarzane były, także no dzieje się, ale powiem, że to nie jest nic w porównaniu z tym, co ja kiedyś pamiętałam i pamiętam w porównaniu z tym, co ja kiedyś widziałam i pamiętam do tej pory. Bo ta zima to jest obecnie pitu. Ta zima obecnie to jest takie pitu w porównaniu z tym, co ja
kiedyś przeżywałam. Ja jestem z lat 90., także osoby w moim wieku też pewnie pamiętają jeszcze czasy, gdzie ta zima była taką zimą, gdzieś mniej więcej do 2006. Tak mniej więcej plus minus do tego czasu pamiętam, że właśnie mama umierała mnie w taki kombinezon, taki dla dzieci, wiecie, się zakładał ten kombinezon i później się szło mamić na śniegu i to nie patrzałeś, nie patrzałaś, czy to jest mróz, czy nie. Szło się na śnieg, bo dziecko, wiadomo, się cieszyło, że jest zima. No i wiadomo, że też nie samemu, no bo z rodzicami to się rzucało kulkami śnieżnymi, się wchodziło w takie zaspy, ale wtedy to były zaspy. Wtedy to jak weszłaś w śnieg, no to po kolana, albo czasami nawet do bioder. Ja miałam wtedy z 5-6 lat, możecie sobie wyobrazić, jaka zima była. Rocznik 9-7, no może jeszcze pamiętam trochę, ale późniejsze roczniki, no ja nie wiem, czy by pamiętało taką zimę. I wtedy się skrzykiwało kuzynostwo i się na kulingi jeździło, było fajnie. Wtedy ten śnieg był taki naprawdę, że można było gdzieś wyjechać na polną drogę i sobie zrobić kulik, także było fajnie. Swego czasu jeszcze pamiętam, że byłam nad kulikiem, gdzie był kulik i później mieliśmy ognisko z pierwiastkami, także było bardzo fajnie, miło. No i niestety, no nie wiem, czy te czasy wrócą, ale widać taka kolej rzeczy, że klimat nam się niestety zmienia. U nas powinny być 4 pory roku, a nie no takie 3. Już nawet można zauważyć, że nie ma tego takiego przejścia w wiosnę, lato, jesień, zima. Tylko jak idzie, to od razu pełną parą jest obecna aura pogodowa. Tak jak się mówiło, że są ubrania przejściowe, tak no teraz założysz 2-3 razy i tego okresu przejściowego nie ma. Chociaż, no także mówię, kiedyś to były takie zimy, że jak się wytarzało w tych wszystkich zaspach, na sankach zjeżdżało, to ja pamiętam, że miałam tak zmarznięte nogi i mamcia mi zawsze nastawiała taką miskę z gorącą wodą i się moczyło i wtedy takie było normalnie, to były takie przeżycia. I no nie powiem, wczoraj zmarzłam trochę, czułam kolana, jak mi zmarzły ten kinol, mnie trochę naparzał, ale no tym razem to jest takie no pitum pitum w porównaniu z tym, co było kiedyś, prawda? Tak, kiedyś to była zima. Sorki, jakieś powiadomienie mi przyszło. No, kiedyś to była zima. Tak. A lata to już w ogóle pamiętam, że były takie, że nosiło się bluzkę na ramionczkach, krótkie spodenki i gołe stopy w sandałach, bo było tak gorąco, to było prawidłowy przebieg pory roku. No ale widać, że życie zmienia się, pory roku też się zmieniają. A widać, taka kolej rzeczy jest, prawda? Wczoraj zaczęłam poruszać cytaty motywacyjne i chcę was motywować do działania. Tutaj znalazłam kilka cytatów motywacyjnych na stronie oczywiście. I ja też takimi się sugeruję. Te cytaty powodują, że człowiek chce działać, ale nie tylko cytaty, bo też się liczy to, że wśród was są ludzie, którzy was motywują do działania i pchają was w to, żebyście działali. I tutaj tak. W życiu jednak nie można dawać z siebie ciągle 100%. Niezależnie od tego, co mówią guru w telewizji.
życie panuje i normalnym jest, że przychodzą też gorsze momenty. W takich chwilach dobrze jest mieć coś, co popchnie cię do działania. Jeśli jesteś osobą, która lubi działać, która chce działać, to będą to właśnie cytaty na ciebie. Tutaj mam fajne cytaty. Cytat Michaela Jordana. Nic nie jest podawane na tacy. Każdy zawsze trafia na jakieś przeszkody po drodze. Kiedy się pojawią, zastanów się, jak je pokonać. I nie myśl o tym, że to koniec drogi. To, co ja wczoraj wam mówiłam, że jeśli nie dajemy rady, spróbujmy jeszcze raz. Jeśli nie dajemy rady po raz kolejny, to ponownie próbujmy, ale stopniowo, małymi krokami. Najważniejsze to nie poddawać się. Dążyć do celu wytrwale. Ja też walczę z niektórymi sprawami. Ja wywalczyłam, słuchajcie, wymarzoną maturę z matematyki, dzięki której chciałam iść na studia administracji. Ja walczyłam 5 lat, bo ja nie jestem najlepszą osobą z matematyki. Podchodziłam tyle razy do matury z matematyki, żeby w końcu ją pokonać i zdać. No i tak się udało, za 5 razem zdałam maturę z matematyki i skończyłam wymarzone studia. Co prawda obroniłam tylko licencjat, bo trochę zaczęłam podupadać na zdrowiu, ale to już jest coś. To jest osiągnięcie. Kolejny cytat, który chciałabym wam przedstawić. Kiedyś nie ma takiego tygodnia. Janet Daly. Tak, to ja to rozumiem, ten cytat, tak kiedyś, że zrobię to kiedyś. Tak jakby przekładanie czegoś. Jutro to zrobię. Później. Wiecie, co mnie najbardziej irytuje? To, że dana osoba mówi, gada coś o czymś, że będzie chciała to zrobić, będzie chciała to zrobić. Wyjedzie tu i tu, a w międzyczasie nic nie dzieje, nic nie robi. To jest najbardziej wkurzające właśnie w takich osobach, że one tylko mówią, że chcą coś robić, a nie działają. I dlatego nie mówcie, nie róbcie, działajcie, próbujcie chociaż. Ja też próbuję. Właśnie zaczynam nowy rok od szkoleń, od stażu. Będę miała staż. I dzięki takim stażom próbuję, może kiedyś uda coś mi się więcej osiągnąć. Czyli na przykład moim marzeniem jest znaleźć taką pracę zdalną, chociażby w domu. I ona by była takim dopełnieniem wszystkiego, co ja walczę i ja wierzę, że to osiągnę. Wiara też jest najważniejsza. H. Jackson Brown. Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czas. Czas i tak płynie. To jest właśnie to, co wam teraz mówię. Ja nigdy nie rezygnowałam z tego, bo zrobiłam sobie studium o profilu technik administracji. I czegoś mi brakowało i zawsze wiedziałam, że studia, bardzo chciałam iść na studia, ale większość osób mówiło, że nie, ty nie dasz rady, nie zdasz matury, bo w liceum jest więcej nauki. Ale ja przeczekałam ten czas, no i później właśnie zaczęłam robić maturę. 2 lata jakby po zakończeniu normalnie wzięłam się w garść i zaczęłam zdawać tą maturę. No, brałam korepetycje, uczyłam się matematyki. Wiadomo, tak jak tutaj jest w tym cytacie napisane, że wymaga czasu. I nie zrażać się tym, że coś wam nie idzie, bo każdy dążenie do osiągnięcia celu wymaga czasu. Ja wam to teraz mówię na moim przykładzie. Ja walczyłam 5 lat z maturą z matematyki, bo ja nie jestem idealna, inteligentna z matematyki. Nie mam
jestem nie o to matematyczny, mogę powiedzieć. Nie jestem dobra w liceczeniach, nie potrafię nic pamięci policzyć, ale podchodziłam tyle razy, aż w końcu udało mi się zdać tą maturę z matematyki. Teraz jestem 3 lata po studiach i dążę do tego, by chociaż mieć jakieś szkolenia z właśnie z pracy biurowej. Teraz będę miała szkolenia z kadr i płac. I zajmuje mi to 3 lata, ale wierzę, że znajdę coś takiego, gdzie będę mogła sobie dorobić i że będę mogła pracować chociażby w domu. I ja w to wierzę. Najważniejsza jest wiara, dużo czasu i nie zrażać się tym, że ten czas minie i nic się nie dzieje. Nie bywało też tak, że nic się nie działo. Ten rok mi tak przeleciał, że trochę miałam mieć staż, ale mi to nie wypaliło. Nic się długo nie działo, szukałam ofert, nie mogłam nic znaleźć, bo czasami oferty są, a czasami ofert nie ma. I to jest to, żeby się tym nie zrażać. I chcę was motywować tym właśnie, żebyście działali, nie gadali, tylko działali. Bo samym gadaniem nic nie zdziałacie i chcę was codziennie motywować, bo teraz jest taka właśnie pogoda, tak jak wam wspominam, że no nie dzieje się nic, to będę starała wam coś mówić, opowiadać, chociażby motywacyjnie, żebyście nie podpadli na tym działaniu. No niektórzy wiadomo, że są tacy, co potrzebują wsparcia innych, albo no w ogóle nie dają rady, bo są tak niepełnosprawni, że nie mogą sami się nigdzie ruszyć, albo w ogóle się poruszać. To jest zrozumiałe, ale ci, którzy mogą i ci, którzy jeszcze jakoś funkcjonują, no to te rady są dla was i chciałabym, żeby wam się udało i tego mam na dzisiaj życzę. A teraz ja idę robić drugą część obiadu, bo tu ziemniaki mi się zaraz będą gotować i się odezwę później, jeszcze coś tam wam opowiem z tymi celami, także my się nie rozłączam i widzimy się później. No i dobrze, no to już mamy po godzinie 16:00. Jeszcze wiadomo, ogarnęłam parę rzeczy po obiedzie, posprzątałam po obiedzie. Jeszcze kurtyna karnawałowa i sylwestrowa. Ale jutro już będę narzeczony się w Nurnia. No i słuchajcie, dzisiaj nawet słoneczko świeciło, więc powoli, nieśmiało zaczyna się pojawiać. Być może znikną już te powoli ciemne, ponure dni. Oczywiście dla mnie luty i styczeń to jest taka najdłuższa pora roku, w sensie zimowo, że najbardziej się ciągnie te miesiące. Ale jak już będzie luty, to już tylko będzie lepiej, szybciej minie, prawda? Szybciej minie i będziemy oczekiwać wiosny. Czekajcie, bo tu sobie kapcie założę, bo dzisiaj jest zimno. Nieźle nie. Przymroziło. Nie. Mam nadzieję, że spodobała się wam ta część moja motywacyjna dla was. Dzisiaj o niepoddawaniu się, o tym, by walczyć, by się nie zrażać tym, że coś wam nie idzie, bo wiadomo, każde dążenie do celu potrzebuje czasu, potrzebuje tego, by działać metodą prób i błędów, tak jak tutaj działam też na YouTube, chcę rozwinąć swój kanał, mam mało subskrybentów, ale wierzę, że z czasem liczba subskrypcji wzrośnie i tego bym bardzo chciała od was poprosić, żebyście zostawali ze mną na dłużej. Będzie trochę motywacji, trochę vlogów, będziemy sobie działać, wspólnie się motywować. Zapraszam was również do komentowania na dole, jakie są wasze sposoby w dążeniu do celu.
jak my sobie z tym radzicie? Czy jest coś, co powoduje, że wy jeszcze bardziej dążycie do tego celu? Czy są osoby, które was wspierają? Także zapraszam do komentowania, proszę o kciuki do góry, oczywiście standardowo subskrypcję, a my się widzimy w kolejnym vlogu, czyli jutro. Do zobaczenia, cześć i pa!